Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera. Dzień dobry. Nie jesteśmy per pan, tylko jesteśmy tak, jak się znamy na co dzień. Łukasz Pachelski. Cześć Marcin. Miło mi, że skorzystałeś z zaproszenia. Stary numer, czyli chcielibyśmy was poprosić o informację, bo widać to nas raczej jest. Ale czy jest nas słychać? Łukasz, elegancki facet, ja jestem troszkę mniej elegancki, ale słuchajcie, wróciłem o 2 w nocy wczoraj. Dobrze, że w ogóle zdążyłem dzisiaj na to spotkanie i nie z braku szacunku dla ciebie, mój Boże. Tylko troszkę się przeliczyłem, jeśli chodzi o odległości, o czas. Mamy informację, dzięki wielkie, panowie. Byłem wczoraj w Suwałkach na meczu barażowym. Decyzja podjęta zupełnie spontanicznie, ale nie spodziewaliśmy się, że to jednak jest taki kawałek drogi. No ale wspominałeś, że nadrobiłeś troszeczkę dystansu, tak? Ale to nie musimy o tym, o tym oficjalnie mówić. Rzeczywiście trochę oszukaliśmy nawigację, ale nie o tym. Chociaż tam też pewnie taktyka, analiza, można by porozmawiać. Łukaszu, bardzo dziękuję, że jesteś. Dziękuję również, bardzo mi miło. Pomimo tego, że zapowiadaliśmy cię wielokrotnie, to chciałbym cię prosić, żebyś swoimi słowami troszeczkę powiedział o sobie, bo te zapowiedzi były oficjalne, koordynator, trener analityk, tak. Mniej oficjalne, tata. A teraz powiedz proszę, czym się na co dzień zajmujesz, co ci sprawia przyjemność, a ja się napiję dobrej kawy. Aha, super. No bardzo mi miło przede wszystkim gościć tutaj w tych tutaj skromnych progach. No cóż, no, głównie czuję się wciąż trenerem. Jestem trenerem analitykiem reprezentacji Polski w U20, z trenerem Stępińskim w kadrze U20. No i pracuję też... Trener Stępińskiego pozdrawiam. No właśnie, bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję, że ten w którymś momencie do mnie zadzwonił, zaproponował współpracę, to był dla mnie ogromny tutaj jakaś mobilitacja. No i pracuję też w Legii w tej chwili jako koordynator działu analizy, więc w sumie wszystko to, co powiedziałeś, no nie wiem, co mogę innego powiedzieć. Jestem też tatą, mężem. A wiem, co możesz powiedzieć. Czujesz się trenerem, okej, analiza jest to część tej pracy, wszyscy się z tym zgadzamy, a to ja bym chciał troszkę o tym byciu trenerem. Jakim trenerem jesteś, jakim trenerem chciałbyś być? No właśnie w tej chwili tak trochę te koleje życiowe poszły w stronę analizy rzeczywiście. No i rzeczywiście, to ja się przede wszystkim czuję właśnie jako trener, czy jako taki, który w Legii pracuje jako koordynator działu, powiedzmy, że takie troszeczkę funkcja zarządcza, można powiedzieć. I gdzieś uważam, że ta analiza w każdym z tych obszarów pełni bardzo ważną rolę, więc to jest takie fajne uzupełnienie. W ogóle piłka idzie myślę w taką stronę właśnie mocnej specjalizacji, prawda? Na przykład właśnie analiza, motoryka, trener bramkarzy i tak dalej. Ja jako trener, jak się czuję najbardziej, to przede wszystkim ja chyba najbardziej lubię tworzenie zespołów, zarządzanie ludźmi, gdzieś zebranie ludzi, czy to w sztabie do współpracy, czy zawodników. No i myślę, że to właśnie chciałbym robić i to się, tak, jest moja największa... Manager troszkę jest, tak, no i właśnie dlatego właśnie... Jak idziemy w ten top. No, nie wiem, czy do końca, ale nawet na poziomie, słuchaj, B-klasy, A-klasy, jak pracowałem, City Villanów, pozdrawiam tych wszystkich zawodników i wszystkie osoby związane z klubem, no to słuchajcie, w sztabie miałem w pewnym momencie 5 osób, także to też było niesamowite, oczywiście wolontariuszy i tak dalej. I też był ten element właśnie, okej, panowie, co możemy od każdego mocną stronę wyciągnąć. No więc to jest coś, co uważam, że jest chyba najfajniejsze w tym zawodzie trenera. Myślę, że też jest fajne, jak przeczytasz taki komentarz jak od Łukasza. Łukasz, proszę bardzo, masz tutaj na głównym... Łukasz Kasprzak, pozdrawiam. Przede wszystkim gratulacje, widzieliśmy się na Warszawie, gdy organizowałeś jedno ze swoich pierwszych szkoleń. Wtedy jako trener i organizator, dziś osoba, której ludzie słuchają. Wielki szacun za serce, jakie włożyłeś w pracę. Super, bardzo miło mi, Łukasz. Pozdrawiamy cię, Łukasz. Rzeczywiście też to jest jeden z wątków, których można by poruszyć, bo my też się poznaliśmy dzięki Football Conference, to się nazywało, tak, prawda? Tak. Był taki etap w moim życiu rzeczywiście, że organizowaliśmy konferencję dla trenerów. Zresztą na bardzo wysokim poziomie. Ja pamiętam, bo to było ładnych parę lat temu. Tak. My byliśmy partnerem tych konferencji, wielokrotnie mieliśmy stoisko, ale mieliśmy też rozeznanie, porównanie tak organizacyjne różnych konferencji. No to ta organizowana przez was, przez ciebie, była naprawdę na wysokim poziomie. A, no to bardzo miło słyszeć. Rzeczywiście zorganizowaliśmy chyba 10 edycji, z tego co pamiętam. No i gdzieś w pewnym momencie te koleje się losu zmieniły. No gdzieś pamiętam, no łączyłem kilka funkcji naraz. Właśnie tu konferencja, tutaj Legia, tutaj trener. Jak trener w Polsce. No troszeczkę tak, ale już z czegoś... tam może nie na tym... Tak, jeszcze poziomy, no to tak wygląda. Tak to wygląda i tak było w moim przypadku.
no i gdzieś w pewnym momencie trzeba było z czegoś rezygnować, gdzieś się ukierunkować, prawda? Więc te konferencje gdzieś poszły na dalszy plan, ale był to bardzo fajny okres w moim życiu, muszę powiedzieć, naprawdę, gdzie właśnie poznałem choćby ciebie. Pamiętam pierwszą konferencję, dzwoniłem, mówię, nie wiem, czy zadzwonić, mogę do takiej gazety, kurczę, to jest największe czasopismo, nie, no dzwonię, dobra, dzwonię. Zgodziłeś się, żeby do nas przyjechać, to było dla mnie też takie wow, super. My jesteśmy normalni. No, my są normalni ludzie tutaj, więc to było dla mnie taki, wiesz, pierwszy szok w ogóle, tak? Ale mogę być parę lat temu. I to było na wysokim poziomie, nie mówię dlatego, że tutaj siedzisz, bo tutaj na tej kanapie to jest szczerość, ale jednocześnie też dobra atmosfera i trzeba przyznać, że to było takie nawet czasem pozytywne zaskoczenie, bo ty tam się pytałeś, jakie miejsce, coś. Aha. No tak, kurczę, okay. Rzadko kiedy ktoś tak dokładnie wszystko planuje. No to bardzo miło. To był właśnie moment taki, że też mogłem wiele osób poznać, choćby was, czy właśnie prelegentów. No i też powiem szczerze, że właśnie to, że organizowało się to samemu jako trener znowu, no to tak naprawdę można było dobrać gości, którzy najbardziej mnie interesują, tematy, które mnie najbardziej interesują, więc tak naprawdę dla mnie to było to, że no też okazało się, że ludzi to interesowało, bo tak. Raczej na brak chętnych wtedy nie narzekałeś. Tak. Fakt jest taki, że powiem ci z doświadczenia, teraz byłoby ci trudniej, bo ten rynek się bardzo rozwinął. Okej, marki będą robić, bo robią dobrą pracę, ale jednak jest teraz jest troszeczkę to inaczej wygląda. Wiesz. Wtedy to może trafiliśmy na dobry czas też, tak? Wtedy na pewno, na pewno. Tak to było. No dobrze. Na pewno... Przepraszam. Nie, na pewno to był właśnie dla mnie fajny moment, gdzie można było czerpać od tych ludzi, od których się chciało w sumie i tematy, jakie mnie najbardziej interesowały. No i to było super właśnie, bo może dzięki temu też trafiliśmy w gusta ludzi, bo w sumie ja jako trener mniej więcej znałem te potrzeby właśnie trenerów gdzieś tam młodych, którzy gdzieś dopiero chcą się szkolić, rozwijać. Wiesz, to jest bardzo ważne, jeżeli robisz coś dla kogoś, a nie dla siebie, bo jak robisz... Znaczy inaczej, to może źle zabrzmi, bo ty akurat właśnie w pewnym sensie robiłeś dla siebie, tylko troszkę dla siebie, reprezentowałeś ale... odbiorcę swojego. Tak. Gorzej, kiedy jest tak, kiedy nie reprezentujesz, tak jak na przykład my. Ja nie pracuję w tym momencie jako trener i tam czasem tobie się wydaje, że kurczę, to powinno być fajne, a okazuje się, że twojego odbiorcy niekoniecznie to musi być fajne. Okej, no to widzisz, to ty patrzysz z tego punktu widzenia. Jak patrzę z zewnątrz tutaj na ciebie, na waszą organizację, na wasze czasopismo, to właśnie widzę, że właśnie masz ten swój background też trenerski, masz syna, który gra. Grał. Okej. Więc wydaje mi się, że czy nawet masz takie tło, gdzie sam byłeś zawodnikiem. No i właśnie wydaje mi się, że właśnie to, że właśnie teraz rozmawiamy, to nie rozmawiam z redaktorem naczelnym jakiejś gazety, który ma jakieś tam tylko ogólne pojęcie, tylko gdzieś doświadczałeś tego, prawda? Więc co, byłeś trenerem kiedyś, Marcin. Byłem 3 lata, byłem trenerem, pracowałem z dziećmi, nawet miałem taki krótki etap z seniorami, ale to było podobnie jak z twoimi konferencjami. Ja wtedy spotkałem się z trenerem Markiem Zubem, którego zawsze będę serdecznie pozdrawiać, bo to jest top facet i mentor nasz i mój. I zadałem mu takie pytanie, trenerze, kurczę, tutaj jedna drużyna całkiem niezłe pieniądze mi chce zapłacić, niższa liga, żebym ja tam pracował z nimi, bo im się podobało. A on do mnie mówi tak, chcesz być trenerem, czy chcesz robić taki magazyn? No to zajmij się na poważnie tą rzeczą. Bo tu tysiąc niby, okej, to jest takie kuszące wtedy, ten 1000 złotych więcej, ale rozmieniasz się, stary, po prostu nie dajesz rady. I dlatego przestałem być trenerem. Czuję się w pewien sposób, ale wiem, że jestem trenerem teoretykiem. Teraz miałem przyjemność bardzo fajną rozmowę przeprowadzić, która w najbliższym numerze się znajdzie asystenta trenera. Ci, którzy śledzą nasze media, to pewnie połączą kropki, bo wiedzą, gdzie byliśmy ostatnio. I nasz rozmówca zadał nam po pół godziny rozmowie, po pół godziny, znaczy rozmowa trwała godzinę 40, ale po pół godzinie zadał mi Grzegorzowi pytanie, czy wy nie chcecie być trenerami, bo bardzo mu się podobało, jaką my mamy wiedzę na ten temat. Ja mówię, okej, tylko my jesteśmy teoretykami. To jest co innego, kiedy my sobie posłuchamy, naczytamy się, ale wyjść na boisko, popracuj, to jest zupełnie inna rzecz. No to jeśli dzisiaj mówimy o analizie, to właśnie to jest też jedno z większych wyzwań, czyli właśnie, okej, możesz mieć pewną wiedzę, na przykład o przeciwniku najbliższym, ale teraz klucz, wybierz tą jedną, dwie, trzy informacje, które przekażesz, czy drużynie, czy zawodnikowi, prawda? Więc my w teorii możemy być mocni, możemy oczywiście przekazać wszystko, natomiast oczywiście to nie będzie miało zastosowania, tak? Więc właśnie teraz ta umiejętność, jak teraz to, co już wiesz, przekazać, no i w praktyce, czy to się sprawdzi, nie? No i to jest fajny aspekt, bo wiadomo, że też zmieniają się pokolenia i kiedyś być może przez 40 minut mogłeś zawodnikowi coś przekazywać, teraz może przez 7 czy przez ileś. Czy powiedz mi tak ze swojego doświadczenia, czy tego każdy się jest w stanie nauczyć, żeby wiedzieć, jakie rzeczy wybrać? Czy to jest do nauczenia? No.
Czy to jest, nie wiem, jak to się kiedyś mówiło i ciągle się mówi, ten słynny nos, albo to czujesz, albo tego nie czujesz. Tak. No trudne pytanie. Jak chcę się tylko odnieść do tego, co mówisz o tych 8 minutach, to właśnie teraz byłem na szkoleniu, nie badałem tego już dalej, ale pamiętam, że prelegent powiedział, że jeszcze w tych naszych czasach, powiedzmy pokolenia X, czyli powiedzmy te lata 80., 90., to było te 15 minut, gdzie ktoś może wytrzymać na wykładzie. Potem pokolenie Y, które już gdzieś tam wkraczało w te lata 2000, tak jak powiedziałeś, 7-8 minut, a te pokolenie Z obecne, czyli tak już wychowane w 100% na telefonach, na mediach społecznościowych, prelegent powiedział 15 sekund, mówię, nie wiem skąd miał to źródło, ale to jeszcze idzie w tą stronę, że rzeczywiście jak mówisz dłużej niż 15 sekund, to często już tracisz uwagę, od razu musi być wideo, od razu musi być... Tak, że musisz mieć zmienne bodźce. Od razu jakiś bodziec, prawda, więc to jest jeszcze... Ale ja miałem odprawy, które trwały 45. No tak, no i właśnie teraz ty miałeś minut, to, ale teraz... nie sekund. Ja domyślam się, no i teraz my to, co doświadczyliśmy, co nam pasowało, chcemy przerzucić na zawodników, a teraz to pokolenie jest zupełnie inne, teraz do nich trafić. To bardzo, rzeczywiście jest wyzwanie. Bardzo mądre słowa powiedział kiedyś Gérard Houllier, byłem na takim sympozjum i miałem przyjemność słuchać go między innymi i powiedział bardzo mądrą rzecz, że ty musisz pamiętać z kim ty pracujesz i nie możesz cały czas żyć przeszłością. Za moich czasów to było tak, ja jak grałem w piłkę to było tak. I obrażać się na to, że teraz jest inaczej. Tak. Jest teraz... Zrozumieć to, że zawodnik po meczu schodzi i łapie za telefon, dla ciebie to było w ogóle nie do pomyślenia. Tak. No dobra, ale wracając do tego wątku, wyłapywania kluczowych rzeczy z analizy. Kurczę, no wyłapywanie kluczowych, aha, bo myślałem, że o ludziach jeszcze porozmawiamy chwilę, bo właśnie miałem taką myśl. Dobrze, zostawiamy tam to o ludziach. Nie, wrócimy za chwilę do tego. No ale właśnie no, kluczowe to jest poznać siebie to raz, uważam, jako trenera, kim jesteś, jakie są twoje mocne strony, no kim w ogóle jesteś, tak? Co do ciebie trafia, no i jakich masz odbiorców, czyli właśnie troszeczkę, że oni są w tym pokoleniu, to jest oczywiście jakieś uogólnienie, ale już jest to dla ciebie jakaś informacja, no i teraz poznać te osoby, co nie, no bo teraz ja na przykład jako choleryk przykładowo, tak, czyli osoba, która wiecie, lubi konkret, szczegóły, jakieś pobudzenie i tak dalej, no to ja naturalnie właśnie mówię w ten sposób, a teraz druga osoba, która ma zupełnie inny temperament, melancholik na przykład, który usłyszy jakieś mocne słowa, tak zwane, no nie, mocne uderzenie na przykład, no to ona zupełnie będzie defensywna. Wycofa się, tak. Więc teraz umiejętnością trenera trafić do, czy trenera analityka tak samo, trafić do każdej z tych osób, wiedzieć, kim one są mniej więcej, tak? Czy one potrzebują... Kompetencje miękkie się kłaniają. Nie, no kompetencje miękkie to w ogóle, no uważam, klucz, prawda? Jeżeli mówimy o analityku, który pracuje z drużyną... Wygląda na to, Łukaszu, że o każdym, bo... Im więcej rozmawiasz z ludźmi, tym ci, którzy są świadomi, ja już nie mówię, pracują na wyższym poziomie, bo to niekoniecznie musi tak być, bo często bardzo wielu dobrych, świadomych trenerów niekoniecznie pracuje na najwyższym poziomie, bo nie każdy ma taką możliwość. Tak. Ale zdaję sobie doskonale sprawę z wagi kompetencji miękkich. Nie, no to nawet a właśnie trener mówimy... pracujący z dziećmi, z najmłodszymi, z grupą, zamknęło nam się okno. Ale zaraz tak się jest, może... ale żyjemy. Nie żyjemy. Nie, no to jest 100% zgody właśnie. Poznanie tych zawodników, dotarcie do nich, no to ja uważam, że to jest 80%, to nawet ten jest 80% pracy chciałem powiedzieć, tak? Czyli właśnie no te relacje z ludźmi i tak dalej, właśnie dopasowanie się do ich potrzeb. No jeżeli mówimy właśnie o analizie, to czasem się kojarzy, no nie wiem, jakiś freak, który będzie się... I są też takie role, żeby nie było, osoby, która przygotuje dla trenera i koniec, ale jeżeli mówimy o trenerze analityku, czyli osobie, która jest zawodnikami, przeprowadza odprawy i tak dalej, to te kompetencje miękkie musi mieć na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Ja przy okazji chciałbym wam powiedzieć, że oczywiście czujcie się zaproszeni, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy też chcecie się podzielić jakimiś swoimi przemyśleniami, to walcie śmiało, będziemy was tutaj wyłapywać i wdrażać. Przez to, że wróciłem tak późno, to nie przygotowałem banera, który teraz na dole powinien się tam przewijać. Aha, okay. I tam powinno być napisane, że witajcie, zapraszamy was do dyskusji, więc ja jestem tym banerem dzisiaj i zachęcam, naprawdę te spotkania takie są, że jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia i chcecie to wyrazić w kulturalny, często może to być żartobliwy sposób, to jesteśmy do waszej dyspozycji, a my wracamy. Rozmawialiśmy o kompetencjach miękkich. Chcesz coś powiedzieć, więc ja już się wyłączę. Nie, właśnie czyli kompetencje miękkie. No to właśnie ja bym powiedział, że właśnie to, czego się ostatnio uczę i nawet gdzieś tam w ostatnich okresie cały czas jestem na jakichś szkoleniach, gdzie właśnie o tym rozmawiamy, właśnie o tym, jakie są typy osobowości i co kto, jakie informacje potrafi przyjąć, prawda? A czytałeś książkę Otoczeni przez idiotów? Nie, nie czytałem. No to polecam.
właśnie w tym temacie. Mi polecił tą książkę Dawid Kroczek, trener Resowi, no już niedługo, bo wiem, że nie będzie dalej tym trenerem. Powiem szczerze, jeszcze jej nie przeczytałem, bo mam taką pewną kolejkę, ale wiem, że warto, bo tam są, jeśli nie mylę książek, bo jest kilka książek na ten temat, ale tam właśnie te charaktery są dopasowane do kolorów. To jest też trochę model disk, to jest, to się wszystko ze sobą łączy. Jeżeli wiesz, z jakim kolorem masz do czynienia, no to wiesz, jak z nim postępować. Dokładnie. No i ogromnym wyzwaniem jest dla każdego z nas, myślę, praca z osobą, która jest zupełnie tym przeciwnym kolorem, prawda? Czyli ja na przykład jako choleryk mi najtrudniej pracować z melancholikiem, z flegmatykiem, czy właśnie jako kolor czerwony mam problem z tymi innymi kolorami. No i właśnie, no, dosłownie teraz, słuchaj, we wtorek mamy w Legii doktora Marcina Kochanowskiego, pewnie tutaj był też chyba na spotkaniach. Tak, fantastyczny facet. I właśnie jest, pewnie teraz, psychologa właśnie w Legii. I gdzieś rozmawiamy, takie spotkanie, można powiedzieć, troszeczkę mentorskie, gdzie możemy pogadać, z czym się zmagamy, co u nas słychać, jeżeli chodzi o nasz dział. No i też rozmawialiśmy właśnie o tym, jest przerwa meczu. I teraz ja mam cztery typy, tutaj takie jest uproszczenie tylko dla nas, powiedzmy, trenerów, którzy nie jesteśmy psychologami, prawda, to mówimy tylko o jakimś uproszczonym wycinku tego, tak, a gdzieś tam uogólniając mocno. No i teraz wiesz, wchodzisz do szatni, masz cztery typy osobowości, minimum, tak, każdego musisz znać inaczej. Teraz weź, co możesz zrobić teraz, żeby zmotywować, prawda, więc ja wchodzę i motywuję po swojemu, prawda, tak jak ja to odbieram, prawda. Rzucę krzesłami. Na przykład, no ja akurat jestem cholerykiem, który nie ma aż tylu emocji, jestem troszeczkę, mam też z innych temperamentów trochę inne też cechy, no ale właśnie to samo chciałem wiedzieć o moich zawodnikach, prawda, więc to jest taka podstawa, poznać tych ludzi i umieć trafić w ich potrzeby. I teraz jeżeli mówimy o analizie, dla jednego to będzie krótki tylko bodziec, słuchaj, tutaj w tej piątej minucie świetne podanie, brawo. To jest to, o co nam chodzi. I to jest koniec naszej analizy, prawda? Drugi potrzebuje, przyjdzie po każdym meczu, mamy takich zawodników w Legii, który po prostu po każdym meczu przychodzi i wszystkie akcje po prostu na czynniki pierwsze chce rozebrać. Takich zawodników mamy. Może ktoś potrzebuje raz, żeby gdzieś tam mocniej mu, więc pokazać mu jakieś kilka fragmentów, które gdzieś tam mają go mocniej dotknąć, pobudzić do działania, prawda? Więc no, to jest... Te kompetencje miękkie będą nam cały czas pewnie tutaj wracać, ale kluczem dla mnie, powtórzę, to jest właśnie odkrycie, kim ta druga osoba jest i jakie są jego potrzeby, tak? No to jest esencja, myślę, pracy w ogóle, tak? A propos Marcina Kochanowskiego, to wyobraź sobie, że wczoraj podróżowałem ze Sławkiem Cisakowskim, którego dobrze znasz. Super, pozdrawiamy również, pozdrawiamy, może jest z nami. I też poruszaliśmy ten temat, bo Sławek też właśnie spotyka się z Marcinem, wykorzystuje tą sytuację, że Marcin jest i super. Mówi, że naprawdę niesamowity rozwój, ale... No bo dużo ostatnio też rozmawialiśmy właśnie, mieliśmy takie też warsztaty właśnie dla trenerów w Legii, gdzie rozmawialiśmy o tym, to też pod kątem sztabu, tak? Czyli właśnie Sławek jako drugi trener, kim on jest, tak? Kim jest pierwszy trener, jak możemy wykorzystać mocne strony tej osoby, a może mamy jeszcze analityka w sztabie, może mamy trener bramkarzy, może to on powinien przejąć jakieś funkcje, albo on powinien się komunikować właśnie z tym zawodnikiem. Dotknąłeś kolejnej rzeczy. Zawodnicy są kolorami, ale i członkowie sztabu również. Dokładnie. I to jako ten trener zarządzający zarządzasz nie tylko z zawodnikami, ale zarządzasz od sztabu. Tego bym chyba zaczął właśnie, od w ogóle sztabu, kogo mam w tym zespole i jak mogę kogo tutaj wystawić, jak możemy wspólnie gdzieś, być może ja jestem, nie wiem, liderem, przywódcą ogólnie jako, nie wiem, w jakiejś tam dziedzinie, ale tak naprawdę przywództwo mogę oddać, nie wiem, w dziedzinie relacji tej osoby, jemu będę bardziej ufał niż sobie, a może w dziedzinie jeszcze jakieś oddam temu tutaj przywódczą rolę w naszym sztabie, prawda? Znów płynnie przeszedłeś do tego sympozjum, na którym wtedy miałem przyjemność być, bo oprócz Radaulie był również Massimiliano Allegri. Wyszedł w nienagannie, ja to już mówiłem wielokrotnie, ci, którzy tutaj słuchają, to znają tą historię. Wyszedł w nienagannie skrojonym garniturze, uśmiechnięto ducha do ucha i powiedział tak. Waszą rolą jest sprawić, żeby zawodnicy się dobrze czuli. Ja mam w sztabie x osób, każdy jest mądrzejszy ode mnie. Oczywiście w danej. I ty wtedy delegujesz, kontrolujesz. Na zasadzie ta kontrola, wiadomo, że no nie sprawdzasz, tylko zarządzasz w ten sposób. Ale jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałeś fajnie o kompetencjach miękkich, powiedziałeś o poznaniu zawodników i tutaj w domyśle chodzi o sferę mentalną, o psychikę, ale u nas kiedyś prowadził szkolenie Darek Rolak, którego też pozdrawiamy. I niesamowite wrażenie na mnie zrobiło to, pomimo mojej jakiejś tam też wiedzy tej teoretycznej, o której rozmawialiśmy, że pierwsza część szkolenia, mniej atrakcyjna dla trenerów, dla uczestników, była
Darek wprowadził, no bo tam była rozmowa bodajże o grupie U15 albo U16. Wtedy. U15. Mhm. I pierwszą część przeznaczył na to, żeby przybliżyć kwestie związane z rozwojem, PHV i tak dalej, i tak dalej. Czym się charakteryzuje ten rok, tak, właśnie. I wiesz, tak, może się na pierwszy rzut oka wydawać nuda, czekamy aż będzie. Jakie to jest istotne. Tak. Bo ty wiesz, że na przykład zawodnik przychodzi zmęczony, śpiący, bo to jest jego rozwój fizyczny i on nic z tym nie może zrobić, po prostu teraz tak się czuje. I ty, mając taką wiedzę jako trener, nie napadasz na niego, pewnie znowu nie spałeś, włóczyłeś się, a facet po prostu... No tak, jest takim etapie. No i Darek właśnie specjalista właśnie już od wielu lat, 14-15. Miałem też przyjemność być asystentem Darka w pewnym momencie w Legii, także pozdrawiam go serdecznie. I właśnie przypominam się też, co a propos tych kompetencji miękkich znowu, co trener Stępiński mówi, czyli trener właśnie kadry U20. Tak rozmawialiśmy kiedyś i mówi, jak trener przyjeżdża na przykład na staż zobaczyć, to myśli, że te przygotowanie treningu, realizacja, to jest jakaś najważniejsza rzecz w ogóle w pracy trenera, prawda? Ja przyjeżdżam to zgrupowanie, musi być zarąbisty trening i tak dalej, wszystko świetnie przygotowane, to jest oczywiście bardzo ważny obszar, ale trener tak patrzy, to jest 10%. Główne elementy, które się dzieją, to są poza, tak? Relacje właśnie z zawodnikami, dobór tych zawodników, właśnie zarządzanie sztabem. Więc szczególnie na poziomie reprezentacji to uważam, że jeszcze tym bardziej te kompetencje miękkie rosną w porównaniu do tego, jaki mamy trening, prawda? To było też ciekawe. W międzyczasie troszeczkę się zadziało. Dobra, i teraz uważaj, brakuje bardzo tych konferencji. To jest od... takich na stacjonarnych, na miejscu, tak? Tam to chyba mamy na myśli. Mamy na myśli twoje. Aha, okej, bardzo konkretnie, miło. To ojej, na pewno chodzi miło o to, bo to jest odniesienie do naszej rozmowy. Bardzo miło. Kto kolejne... Olaf Ćwierzyński. Bartosz Drzelak, Łukaszu, jaka informacja jest dla ciebie najłatwiejsza? O, tu wchodzimy już mocno w merytorykę. Dobra, wchodźmy. Tak jest. Jaka jest dla ciebie najłatwiejsza do przeciwdziałania, nie i dlaczego? I od razu drugie pytanie, co sądzisz o systemie z trójką obrońców? Jesteś zwolennikiem zmiany systemu w trakcie gry, na przykład podczas bronienia, atakowania? Wow, ja zostawię super to pytanie, niech sobie tutaj na razie wisi, żeby było łatwiej się do niego odnieść. Super. Jeżeli masz coś do powiedzenia, mów. Mam, oczywiście. Twój czas teraz, a tam jeszcze dalej się dzieje, to później do tego wrócimy. Okej, więc idąc po kolei, jaka formacja jest dla ciebie najłatwiejsza do przeciwdziałania? Dobre bardzo pytanie. No, mi najłatwiej, szczerze mówiąc, gra się przeciwko 4-4-2 takim klasycznym, czyli jak mamy takie trzy linie, 4-4-2, to wtedy mi jest, pamiętam taki mecz jeszcze jak prowadziłem MKS Piaseczna i pamiętam właśnie graliśmy, a propos dalszej części pytania, graliśmy właśnie trójką, w takim systemie 3, no 4-3 powiedzmy, czy nawet 3-1 i coś tam dalej, czyli 3-1 powiedzmy, 6 nawet można by to nazwać. I pamiętam, że jak ktoś grał właśnie 4-4-2 i właśnie trener tam krzyczał z boku, żeby trzymać tę formację, żeby nie zmieniać pozycji w bronieniu. Kompakt. To było dla mnie najprostsze, bo wtedy byliśmy tak, wtedy potrafiliśmy tam to bardzo mocno wykorzystać, szczególnie poprzez budowę właśnie w bocznych sektorach boiska z wykorzystania wahadłowego i zbiegnięcia tam w boczny sektor. Więc to było taki, myślę, że te 4-4-2 jest dużym wyzwaniem, żeby dobrze grać w bronieniu. 4-4-2 naprawdę masz dużo deficytów i naprawdę musisz bardzo dobrze bronić, o bardzo wiele szczegółów zadbać, bo jeżeli, nie wiem, skrzydłowy będzie gdzieś tam, nie będzie bronił w tym 4-4-2, to będzie bardzo ciężko. No przykładem Atletico Madryt oczywiście, które gra często, chociaż teraz zmienia, ale często grało przynajmniej w tym systemie, najbardziej się kojarzy właśnie z tym systemem 4-4-2, więc oni bronią bardzo dobrze, ale to wymaga naprawdę już kolosalnej pracy i dopracowania wszelkich detali. Więc to bym odpowiedział na tę pierwszą część pytania, przeciwko jakiemu systemowi i czy jestem zwolennikiem zmiany systemu w trakcie gry, na przykład podczas bronienia atakowania. No to przede wszystkim podczas atakowania to na pewno tak. Uważam, że jest to duża trudność dla przeciwnika, nawet najprostsza rzecz, czyli właśnie jeżeli gramy powiedzmy, nie wiem, 4-3-3 i szóstka zejdzie do budowania na trzech, tak? I czasami grasz 4-3-3 i wiesz jak się zachować, a czasami ta szóstka, czyli defensywny nasz pomocnik zejdzie do budowy i już budujesz na trzech, tak? Więc to uważam, że wtedy przeciwnikowi często jest trudno się do tego dopasować, no bo te czoło pressingu musi gdzieś tam zmienić, więc tutaj myślę, że na pewno tak, aczkolwiek oczywiście nie zaczynałbym od tego, że to jest pierwszy element. Będziemy teraz, ja też pamiętam, wiele lat już, no może nie wiele lat, ale mamy już kilka lat doświadczeń i oczywiście często chcemy za dużo naraz, prawda? Czyli jeżeli zaczęlibyśmy od tego, że tu będziemy się rotować, zmieniać system w trakcie gry, no to oczywiście zacząłbym od podstaw.
No to chyba jak wszędzie. Warto jest zacząć od podstaw i na nich dopiero budować. Jak powiedział kiedyś Arsene Wenger, budowy domu nie zaczynasz od dachu. Ale to się wydaje takie trywialne i oczywiste, ale jako trener tu zobaczymy jakąś nowinkę, jest taka kłusa, żeby to wdrożyć. Już myślisz, że pozjadajesz wszystkie rozumy i już to wdrażasz. Ja pamiętam, już kilka razy miałem tak, że naprawdę przekombinowałem, to było za dużo. To jest, myślę, nasze ego, czy właśnie myślenie trochę o tych potrzebach tych ludzi, tak tylko swoich, że ja tu będę coś wdrażał swoje, nie wiadomo, jakie skomplikowane elementy, a to wszystko musi być po kolei, od podstaw, lećmy powolutku. No i to jest wyzwanie, to się wydaje proste, ale to dla mnie to jest dla mnie duże wyzwanie wciąż. No wiesz, to też jest to nabywanie doświadczenia, prawda, tylko że niektórzy, też o tym niedawno z kimś rozmawiałem, niektórzy nabywają doświadczenie, czy nie, ale w zasadzie chyba jakby nie nabywają, bo nie uczą się na błędach. W sensie takim, że ty jesteś w stanie to usiąść i powiedzieć, okej, wtedy to robiłem źle. Ja z wieloma trenerami rozmawiałem i rzeczywiście też mówią, kurczę, kiedyś mi się wydawało, że a później doszedłem do wniosku, że nie i teraz robię inaczej. A bardzo często, i to jest takie chyba stwierdzenie, które się najczęściej pojawia, że jak patrzę na siebie sprzed iluś tam lat i co ja robiłem wtedy, no to się łapie za głowę. No, to jest chyba normalny etap rozwoju, tak. Prawda? Wczoraj prowadziliśmy warsztaty dla studentów w Legii i właśnie przyszedł Piotr Kurban i właśnie dzielił się swoimi doświadczeniami jako trener właśnie, jak zaczyna, jakie były jego początki. No i właśnie jak wspominaliśmy sobie, ja też właśnie doszedłem do tych wspomnień, matko, co ja wtedy robiłem, na czym się koncentrowałem? No to właśnie też wynika z tego, że próbujemy dużo rzeczy, które gdzieś tam poznaliśmy, które wydają nam się teraz jakimś objawieniem, że jak teraz to wdrożymy, to na pewno będzie super. Już chcemy dla tych dzieci formacje jakieś wprowadzać, prawda? No to można więcej krzywdy zrobić niż pożytku. No tak jest. Kolejne miłe słowa. Wyrzucę, a co? Łukasz, jak zwykle to, wzór pracowitości, poświęcenia. Ostatnio wspominał nam o tobie dyrektor Śledź. Czekamy na powrót Football Conference. To już jest drugi sygnał. Jest zapotrzebowanie. Ja powiem, że asystent trenera chętnie zostanie partnerem. To będzie się nazywało ten powrót po latach. Czekaj, jak to się tak w filmach nazywa? Top Gun teraz wraca, to okay. Może warto, żeby wrócił Football Conference. Tak. Okej, okay, mamy pozdrowienia od Bartosza, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Bartosz, to ja też chcę bardzo pozdrowić, to może też anegdotka może być ciekawa, Bartosz był właśnie pełnił rolę analityka na poziomie City Villanów, słuchajcie, B klasa, potem awansowaliśmy do A klasy, wiecie, najniższy poziom w Polsce, ale już ta, spotkaliśmy się rozmawiać o analizie, tak, więc trochę chcę tutaj nawiązać, że właśnie z Bartkiem była, uważam, świetna współpraca, która nauczyła mnie bardzo wiele pod kątem dalszej, w ogóle jak mówimy teraz o topowym poziomie i powiem wam szczerze, wiele rzeczy, które robiliśmy tam, teraz widzę w reprezentacji Polski, że właśnie na przykład to, że okej, ten analityk to nie jest tylko osoba, która właśnie Bartek wycinał, przygotowywał, wysyłał zawodnikom jakieś materiały i tak dalej, dawał jakiś krótki feedback na Facebooku, bo się spotykaliśmy z zawodnikami 2-3 razy w tygodniu, więc myślę, że na Facebooku trzeba było krótko dać, ale wchodzimy na trening i Bartek już właśnie jako ten analityk gdzieś tam z wideo, z poziomu komputera przychodzi. Pamiętasz, co ci mówiłem wczoraj, skup się teraz na tym, bo dzisiaj będziemy właśnie nad tym elementem pracować, prawda? I gdzieś cały trening skupiony na tym jednym zawodniku, prawda? No to uważam, to był poziom top na poziomie B klasy, a to był poziom top i właśnie który chciałbym na pewno kontynuować, jeżeli będziemy gdzieś tam na wyższym poziomie, będę miał okazję pracować. No to właśnie coś takiego, to uważam, że to był analityczny skarb, żeby nie tylko coś na wideo, coś wysłać, coś pokazać, ale potem w treningu jestem z tym zawodnikiem, jestem z tą formacją, z którą przed chwilą rozmawiałem i znowu analiza, tak? I znowu po treningu krótkie, zobacz, tutaj wyglądało to tak i tak, prawda? Super, brawo, kontynuujmy to, prawda? Więc to był analityk na poziomie topowym. Serdecznie pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiam. Świetnie, że o tym wspomniałeś, bo my od jakiegoś czasu pokazujemy w asystencie trenera właśnie kluby B-klasowe, A-klasowe. O, super. Bo chcemy przełamać ten taki, nie wiem czy to stereotyp, że kurczę, tam naprawdę można dobrze, profesjonalnie pracować i nie zawsze jest potrzebne środki finansowe, bo kiedyś Nad Bielica powiedział polskie alibi. Przyjechał do Polski, poznał trochę nas i nazwał to polskie alibi. My zawsze mamy wymówki. Niedawno na jesieni zeszłego roku byliśmy na jednej z konferencji, no i podszedł do nas trener, no tak przegląda, no dobrze, wy tutaj macie takie rzeczy, a ja pracuję w B-klasie i co ja mam? Proszę bardzo, to jest B-klasy, to jest A-klasy. Można pracować profesjonalnie, tak, w miarę danych możliwości. I ty teraz tutaj wspominając pana Bartka, potwierdzasz to. Dokładnie, ja powiem, znaczy
wiadomo, że pracujemy w bardzo ograniczonych gdzieś tam zasobach, tak? Czyli właśnie Bartek jako analityk, wiadomo, że gdzieś tam jest na wolontariacie, nie mogę od niego wymagać tego, co teraz bym wymagał od kogoś. Ale w tych artykułach również ten temat jest poruszony, że naprawdę można to bardzo fajnie zorganizować. Przykładem Wiktoria Częstochowa i wtedy teraz Tomek Sobczak, wcześniej Łukasz Tomczyk, naprawdę można. Pozdrawiam serdecznie chłopaków. Właśnie, ja również. Można to zorganizować, możesz zaprosić studentów czy kogoś, kto chce dopiero być trenerem. Tak. On będzie zachwycony, że może się rozwijać. Wiele różnych innych rozwiązań. No to jak jesteśmy już na temacie właśnie tych niższych lig, no to właśnie ja sobie przypominam te czasy. Pamiętam na przykład, mieliśmy dwa razy była taka sytuacja, dwa mikrocykle mieliśmy takie, że nie mieliśmy gdzie trenować, no po prostu nie było boiska. Nie, tak to i tak trenowaliśmy Orlik, wyobraźcie sobie Orlik, 25 zawodników, Orlik naprawdę malutki, jeden z tych mniejszych na Woróbczyka w Warszawie, na Wielanowie, może ktoś kojarzy, godzina, po godzinie wyrzucają, bo już kolejna grupa wchodzi, prawda? I teraz jak tu zorganizujesz trening, a mieliśmy takie właśnie dwa mikrocykle, pamiętam, gdzie nawet na ten Orlik nie mogliśmy wejść i trenowaliśmy, słuchajcie, na tartanie, boisko do koszykówki. No i teraz tak, najważniejszy mecz w rundzie, pamiętam ten moment, i mamy dwa treningi czy trzy bez boiska, tartan, koszykówka. No i co mogliśmy zrobić? No robiliśmy jakieś właśnie sporty uzupełniające, koszykówka, fan, dużo integracji, zrobiliśmy jakąś technikę w adidasach w postaci przyjęcia piłki górnej i tak dalej. Skupiliśmy się mocno na integracji. No i ciekawe było to, że właśnie te dwa mecze, były takie dwa mikrocykle i te dwa mecze wygraliśmy finalnie. Więc to był dla mnie też taki sygnał, Łukasz, spokojnie, bo ty tu planujesz, dajesz jakieś zaawansowane rzeczy, starsze, jak na mój poziom, starasz się tu wdrażać jakieś ten, a tu się okazało, że te treningi, gdzie się po prostu chłopaki zintegrowali, zapali trochę luzu. Spraw, żeby się dobrze czuli. Trochę, tak? No oczywiście to jest uproszczenie, bo dobrze wiemy, że nie możesz tylko na tym jechać, oczywiście, bo daleko nie pojedziesz. Ale... Aczkolwiek rzeczywiście jest tak, że pamiętam Richard Goodshorten, czyli dyrektor Akademii właśnie w Legii, często powtarza, że na poziomie seniorskim, oddzielmy to oczywiście od akademii, jest tak, że po prostu okej, może pójdziesz z chłopakami na piwko, na kiełbaskę i po prostu jak wygracie mecz, to jesteś najlepszym trenerem, prawda? W akademii oczywiście się to nie zadziała, ale to było bardzo ciekawe doświadczenie, że nawet w takich warunkach do tego dążyliśmy, do takich najcięższych nawet warunkach jesteś w stanie gdzieś tam coś wykombinować. Mogę jeszcze, Marcin, w tym temacie? Oczywiście, jedno zdanie. Ale to przypomina mi się właśnie sobie ten trening właśnie na Orliku, 25 zawodników, dorosłych, tak? Malutki ten, godzinka. I musisz coś wykombinować, prawda? Więc ta delegacja zadań, podział na właśnie, że mieliśmy kilku trenerów, którzy każdy gdzieś tam mógł swoją część ogarniać. No ale co? 15 minut przed treningiem spotykaliśmy się z zawodnikami na właśnie technikę gdzieś na boku, naprawdę na skrawku trawy wielkości, tutaj gdzie mogliśmy gdzieś w bliskiej odległości. To zdecydowaliśmy się w tych warunkach. Przez dwa miesiące będziemy trenować przyjęcie piłki górnej, prawda? Gdzieś to był element, który widzieliśmy w analizie, że był do poprawy, gdzie jak tylko przerzut szedł, nie potrafiliśmy tej piłki przyjąć i skupiliśmy się na tym. 15 minut przed każdym treningiem, przez dwa miesiące, już jakiś progres, możesz coś złapać w tych ograniczonych bardzo warunkach. Godzinka treningu intensywne, małe gry, no bo tylko to mogłeś zrobić. I po treningu pół godzinki bieganko na parkingu, tak? Także każdy zawodnik, adidasy potem zmieniał obuwie, bo już nie było gdzie biegać, bo już nie było miejsca. I po parkingu biegi mas przygotowane, 30 metrów, gdzieś tam potrafiliśmy znaleźć drogi między parkingiem, blokowaliśmy ruch, żeby nikt już nie mógł przejeżdżać, bo tam niby jakoś coś się stało, tak? I przez 30 minut to zajmowało, ale łącznie było 15-20 minut biegania, biegi mas i chłopaki zasuwali, tak? Więc trzeba też było dobrać, bo tam nie można było za dużo zmieniać kierunek, bo nie było miejsca, więc trzeba było też troszeczkę to gdzieś tam znowu dostosować, ale słuchajcie, dało się pracować i koniec końców godzina 45 trening, mocno intensywny na małym Orliku. Także słuchajcie, naprawdę w każdych warunkach można, wydaje mi się, coś tam jeszcze wykombinować. No tak, trzeba chcieć i mieć otwartą głowę i nie szukać tych wymówek, o których powiedział wtedy Nenad. Chciałbym tutaj wyłapać, o właśnie, idealnie wziąłeś kubeczek, który przeniesie nas do następnego pytania. Tak. Pozytywny coaching. Tomek Oleksy. Tomku, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Zobacz, Łukasz dzisiaj pije z takiego oto pięknego kubeczka. Pozdrawiam, Tomku. Dziękujemy. Ja też a propos kubeczka muszę tutaj jedną rzecz wyjaśnić. Zasadą jest, że nasz gość otrzymuje kubeczek asystent trenera i ten kubeczek oczywiście dla ciebie jest. Okay, nie wręczę ci go na wizji, bo po raz kolejny tłumacząc mój późny powrót, został w samochodzie, ale jest. Okay. Łukasz go dostanie, będzie, mam nadzieję, z niego korzystał. My wracamy do Tomka. Czy w kadrze U20 masz zadania analizy na żywo podczas meczów, to znaczy nagrywasz materiał i jeszcze w przerwie pokazujesz sztabie czy zawodnikom, czy tylko analiza przed i po?
Jak ta praca w kadrze wygląda? Pozdrowienia dla obu panów, potwierdzam, Football Conference był top. Kurczę, słuchajcie, nie wiedziałem, że to aż taki miało impact, także fajnie, dziękuję. Pierwsze pytanie, czy nagrywasz materiał, czy jest analiza na żywo? Tak, więc analiza na żywo jak najbardziej, czyli właśnie jednym z moich zadań właśnie w kadrze U20 jest to, że nagrywam mecz, ale w trakcie jeszcze w konsultacji z trenerem Zygim, czyli którego tutaj serdecznie Zygmunt Biliński, serdecznie pozdrawiam, drugi trener, jesteśmy w stałym kontakcie albo właśnie na górze, albo przez na słuchawkach, wybieramy kilka fragmentów, konsultacja z trenerem jeszcze od razu po zejściu z boiska, no i tych kilka fragmentów, 3, 4, 5 fragmentów staram się zawodnikom w przerwie pokazać. Idea jest głównie taka, żeby to, co trener mówi, przekazuje, z reguły tak to staram się, żeby nam wychodziło, czyli trener przekazuje kilka, dwie, trzy, cztery główne wskazówki, już mówimy o takich merytorycznych rzeczach, które chcemy poprawić, które chcemy zmienić i później jest to od razu, panowie, chodźcie zobaczyć i pokazujemy na dużym ekranie właśnie te, do każdej rzeczy jeden klip, żeby tylko zasygnalizować z góry. Też wynika to z tego, że często mamy zawodników, mamy wiele zmian w przerwie. To też jest charakterystyka też kadru U20, gdzie staramy się dać wielu zawodnikom szansę zweryfikowania się na tym poziomie międzynarodowym. Wielu zawodników wchodzi dopiero w tej 46 minucie na boisko i też im pokazujemy te 3-4 informacje, o których trener mówi, też im dajemy, żeby zobaczyli rzut z góry mniej więcej jak to wygląda. Więc to uważam, że się bardzo dobrze sprawdza. I jest to ważny element dla niektórych zawodników, bo oczywiście część zawodników jest taka, że po prostu jest w emocjach, nie za dużo tych informacji przyjmie, ale część zawodników właśnie jak zobaczy jeszcze ten rzut, na pewno będzie to dla nich pomocne. I chyba odpowiedzieliśmy na to pytanie, czy tak, to jeszcze tu jest Marcin? Czy ogólnie jak praca w kadrze wygląda, czy w tej sytuacji, może ja pociągnę dalej ten wątek, czy również te analizy przed, po i tak dalej, i tak dalej. Tak, no to w tym obszarze takiej analizy, ja bym to nazwał analizy takiej bieżącej, tak? Czyli wszystko, co nam się tutaj kojarzy z pracą analityka w kadrze, to oczywiście występuje, czyli począwszy od analizy przeciwnika, analizy zawodników, analiza treningu, analiza przed meczem, to po prostu plan na mecz, spotkania formacyjne z zawodnikami, to też myślę, że jest fajnie rozwiązane w kadrze, że każdy trener jest powiedzmy liderem formacji, na przykład tak to trener nazywa, ten jest Stępiński lider formacji, ja akurat jestem liderem formacji obrony, więc spotykam się z obrońcami na odprawy właśnie, okej, co na początku, czego wymagamy od was na tym zgrupowaniu, co jest dla nas ważne. Druga rzecz, po treningach, znowu odprawa z zawodnikami, po meczu, no i przygotowanie znowu, ten ewaluacja i znowu koło dalej będzie się toczyć, prawda, od początku. Więc tutaj te wszystkie obszary oczywiście występują, no i o każdym z nich to możemy tutaj sobie długo porozmawiać, tak? Myślę, że będzie okazja porozmawiać o tych obszarach, ale to nie dzisiaj. Ja mam dla ciebie pytanie zaskakujące, bo pytanie od 13-latka. Wow! Pytanie od 13-latka, czyli od mojego syna. Dobra. Który dzisiaj, jak dopytywał mnie, jakie mam plany, był bardzo szczęśliwy, że wychodzę, bo on jest na takim etapie, że tatuś, a dzisiaj jesteś w domu, czy wychodzisz? Wow, czekam na ten moment. Ja jeszcze mam takie małe dzieci, właśnie max 5 lat. Mają teraz, są te egzaminy ósmoklasistów, on jest w siódmej, więc on ma wolne. Siedzi w domu i jest mu bardzo na rękę, jak ja wychodzę. No i mówię, słuchajcie, że mam spotkanie, poczekaj, bo chcę, umknie mi to, tak, przepraszam. Tak, nie szkodzi. A zapisz sobie może gdzieś coś powiedzieć. Anegdotka, dobra. A czy jak anegdota, to ja będę pamiętał. Jedziesz z anegdotą. Okay. Nie, dawaj. Będziesz na pewno? Nie, no może anegdota to duże słowo, ale po prostu ostatnio też właśnie myślałem, kurczę, patrzę, no właśnie coraz więcej mam takich znajomych, tak jak ty, Marcin, właśnie, że już mają dzieci w nastoletnim wieku. No i nie wiem, czy nasi tutaj oglądający mają dzieci, czy nie, ale po prostu jak sobie myślę o tym. Teraz jesteśmy na Tomek takim... Tomek na pewno ma dwie prześliczne córeczki, tak. Pozdrawiamy. Kiedyś zresztą wzięły udział w spotkaniu przy kawie świątecznej. Ale jeszcze one są na etapie, myślę, takim właśnie kilkuletnim, prawda? Czyli to jest, tak. Więc tak, to jest mój etap, gdzie te dzieci właśnie lgną do tego rodzica. Moja córa to po prostu za każdym razem chce po prostu tylko, żeby tylko na nią zwracać uwagę, być cały czas z nią. I po prostu z jednej strony jest to męczące, a z drugiej strony wyobrażam sobie teraz właśnie ten wiek nastoletni, gdzie ten syn twój mówi właśnie, cieszę się, kiedy ciebie nie ma z nim, no po prostu jak sobie myślę o tym, jest zupełnie co innego. Ja jestem starym chłopem i dam ci teraz pewną radę. Będziesz tęsknił za tym wiekiem, który masz teraz. Dokładnie, dokładnie. No ja właśnie, tak widzę, coraz więcej osób właśnie mi to mówi. Ja mam jeszcze to szczęście, że Marcel, okej, cieszy się, jak mnie nie ma, ale jednocześnie też ciągle lgnie. To nie jest tak, że tak. Tata B. Ale wracam do pytania. Przepraszam, okej. Zaczęliśmy rozmawiać i powiedziałem, że mam spotkanie przy kawie.
Marcel się dopytuje z kim, powiedziałem czym się zajmujesz. No i wdrożył się w temat analizy. Wow. I chciał się dowiedzieć właśnie, dawaj, jak ty pracujesz, to czy ty analizujesz mecze przeciwników, czy raczej swoją drużynę? Ja myślę sobie, kurczę, fajne pytanie, bo jeżeli my mówimy świetne o pytanie akademii na przykład, tak, chciałbym to porównać. Jak to wygląda w akademii, a w reprezentacji Polski U20? W domyśle, gdzie skupiamy się bardziej, na którym etapie ważniejsza jest, no i dalej już... Okay. No to Marcel, otworzyłeś nam dwugodzinne teraz spotkanie, tak? Pozdrawiamy cię, synek. Być tak może jest tam gdzieś tam zerka, więc pozdrawiamy. Okej, okay, więc bym powiedział tak, w ogóle analizę to bym podzielił na takie dwa główne obszary. Pierwszy obszar, taka analiza bieżąca, o której przed chwilą rozmawialiśmy tutaj z chłopakami pod kątem kadry U20, czyli w niedzielę teraz dosłownie za kilka dni wyjeżdżamy na mecz z Włochami, tak? Więc co jest moim celem, co jest naszym celem? Analiza przeciwnika na dosyć takim już w miarę zaawansowanym poziomie, gdzie staramy się pod tego przeciwnika przygotować, zanalizować naszą drużynę, zaplanować mikrocyk, zewaluować potem mecz, skupić się na takiej bieżącej pracy. Analiza w akademii, zupełnie przeciwieństwo, tak? Gdzie myślimy o długofalowym procesie, gdzie wspieramy te zarządcze elementy, tak? Czyli właśnie, okej, czy nasza akademia idzie w dobrą stronę? Który trener powinien zostać z nami, który nie? Czy te drużyny się rozwijają, czy ci zawodnicy się rozwijają, prawda? Więc zupełnie inny obszar, gdzie ta analiza przeciwnika jest na dużo mniej, nie wiem, dużo mniejszy wpływ, bo głównie skupiamy się oczywiście na sobie, szczególnie gdzie, jako Legia, taki mamy powiedzmy styl czy wizję, gdzie chcemy dominować i skupiać się przede wszystkim na sobie, prawda? Ale odpowiadając tak już konkretnie, no to w tych najstarszych grupach ten analiza przeciwnika występuje, ja na przykład też pełnię rolę gdzieś tam delikatnie analityka w Legii 2, czyli w drugim zespole. Przygotowujemy z kilku ostatnich meczów jakieś główne wycinki, główne informacje, tak żeby nie zaskoczyć nie wiem, się. Czy Sławek nie czeka od ciebie na jakąś analizę? Nie, no wysłałem mu wczoraj, także okay, bo... podziękował, dostał, także dobrze. Więc główne informacje, najważniejsze, mniej więcej jaki jest system gry, tak żeby mniej więcej móc się przygotować, natomiast nikt to nie znając, jakaś podstawowa informacja. No w tych najstarszych grupach ta analiza przeciwnika się pojawia. Nie dałem plamy, bo z grubsza powiedziałem to samo Marcelowi, że na mój, jakby moje myślenie, tak właśnie to wygląda. W oczekiwaniu na jakieś informacje od was, czas na reklamę. Słuchajcie, jeżeli, no bo pewnie część z was wie, to było też w zapowiedzi, organizujemy szkolenie 13 czerwca, to jest poniedziałek. To jest poniedziałek. Poniedziałek, właśnie Łukasz będzie prowadzącym to szkolenie, to też jest ciekawostka. Bo pewnie wiesz i pamiętasz, spinasz troszeczkę klamrą te szkolenia, bo jako pierwszy poprowadziłeś u nas szkolenie online. Tak jest, to już było kiedy to było? 2 lata temu? No, jak się zaczynała ta nieszczęsna pandemia. To było tak, że planowaliśmy normalnie, że to będzie szkolenie online, nie było żadnej pandemii, wydaje mi się wtedy. Aha, czyli jeszcze planowaliśmy normalnie online, już były zapisy, ja już pamiętam, uruchomiliśmy drugie, bo już było za dużo osób, były już dwa terminy, pamiętam to, i nagle przyszła pandemia. Okay. I mówimy, kurczę, nie wiadomo jak, tak mi się wydaje, że tak to było. Bardzo możliwe. Nie, bardzo możliwe. To był właśnie idealnie moment w początku właśnie pandemii. Gdzieś zastanawialiśmy się, czy... Poczekaj. Bardzo bo możliwe. Chyba chcieliśmy początkowo właśnie stacjonarne zrobić te warsztaty. Teraz i właśnie w związku mieszam, z tym, że przyszła pandemia. Tak, pamiętam. Czyli ale to ja były terminy warsztat, to były stacjonarne zapisy. Aha. I w pewnym momencie stwierdzi, okej, okay, jest pandemia, nie ma jak się spotkać, dobra, to zróbmy online i... To był wtedy jaka platforma w ogóle, gdzie to zrobić i tak dalej. Tak, dotarłem teraz do tych zdjęć, no bo chciałem, tak jak ci pisałem, chciałem wykorzystać je do promocji obecnego szkolenia i tak patrzę, ty laptop poustawiony na jakichś pudełkach, książkach, ale to też pokazuje, okay, zobacz, że się wszyscy rozwijamy, tak, bo teraz to wyglądało, bo powoli wracamy do tej formuły, chociaż nie zrezygnujemy z online, no bo ludziom się to podoba, jest wygodne, przyzwyczaili się. Natomiast najbliższe szkolenie będzie tylko stacjonarne. Okay. Dlaczego? No rozmawialiśmy o tym gdzieś. Ale ja chcę usłyszeć. Tak, ja teraz staram się to otworzyć znowu. Wiesz dlaczego pytam? No. Bo wiele osób jest bardzo zainteresowanych, ale przyzwyczajonych do form online, tak, i dopytuje, czy będzie można wziąć online. Tak. Ale jednak doszliśmy do wniosku, tak, że lepszą formułą w tym przypadku, tak, będzie stacjonarna. Znaczy, słuchajcie, stacjonarna jest zawsze lepszą formułą i dla prowadzącego, tak, i dla uczestników różnie, bo jeżeli ktoś niekoniecznie musi być aktywny, no to on sobie woli
w domu odpalić i oglądać, ale uwierzcie, że dla prowadzącego zdecydowanie, tak. Kiedy ma ten... I teraz pamiętam naszą rozmowę, przypominam sobie, że właśnie to chyba też z mojej inicjatywy było. Słuchajcie, ja się dużo lepiej czuję w tej praktycznej formie. Jak mam siedzieć przed tym ekranem, ciężko mi to. Jasne. Ja jestem przede wszystkim, muszę powiedzieć, praktykiem. Chyba tak, gdzieś lubię takie zasady, sobie usystematyzować pewne rzeczy, ale głównie jestem praktykiem, więc ja najlepiej się czuję, kiedy możemy właśnie pogadać, gdzieś wymienić się doświadczeniami, gdzieś mogę was zapytać najpierw, pokażcie, jak wy się rozrobili i potem gdzieś dać swoje gdzieś tam spostrzeżenia, więc gdzieś ta forma praktyczna jest mi dużo, dużo, ale to jest też, też muszę się tego przestawić na to, że ten online, tak jak mówisz, jest teraz dla ludzi atrakcyjny, chcą z tego skorzystać, no i dlaczego nie, prawda? Dobrze, ale tych interakcji nie zastąpi, dlatego tak. Ja was serdecznie zapraszam, wpadajcie, jeżeli interesuje was analiza, jeżeli chcecie się spotkać z Łukaszem, ale również z nami, przygotujemy kawkę, będzie jakiś drobny poczęstunek, spotkajmy się, porozmawiajmy 13 czerwca, zapraszam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu zgłoście się tutaj, jeżeli chcielibyście więcej informacji, to też napiszcie, dostaniecie odpowiedź. A my wracamy do naszej rozmowy. Przerwa reklamowa się skończyła. Bardzo dużo pieniędzy w tym momencie zarobiliśmy od reklamodawców. Tak jest. I wracamy do naszej dyskusji. W międzyczasie nie widziałem, żeby pojawiły się jakieś kolejne pytania. Dlatego chciałbym zejść z tego wątku analizy, jeśli pozwolisz. Okay. Mhm. I wrócić do tego pierwotnego, bo mnie też on bardzo interesuje, czyli zarządzanie, czyli kompetencje miękkie, liderowanie i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie dotknąłeś takiej fajnej rzeczy, ja ogólnie umykają mi takie sprawy, zawsze staram się zapisywać, tutaj nie mam jak, ale tym razem zapamiętałem, dobrze. Bo powiedziałeś, że właśnie bierzesz udział w szkoleniach i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym porozmawiać o rozwoju osobistym, bo to jest też mój konik, nawet z racji tego, co my robimy, tak? No, staramy się dostarczać trenerom wiedzę, z korzystaniem z tego jest różnie, a często jest coś takiego, że trenerzy podchodzą na konferencji i mówią, że właśnie mało zarabiają i tak dalej, i tak dalej. Ja się pytam, co w ostatnim roku zrobili, żeby zarabiać więcej i wtedy milkną. Więc pytanie, jak ty dbasz o swój rozwój osobisty? Jak to wygląda? Tak. No to powiem tak, jest dużo obszarów tutaj znowu, możemy wyciągnąć kilka z nich. No, dla mnie też ważny jest rozwój taki, wiecie, życiowy. Nawet z relacjach z żoną na przykład, prawda? To uważam też jest... To jest chyba największy rozwój osobisty w relacjach z żoną. Tak jest. To kiedyś robili badania właśnie, okazuje się, że żonaci więcej zarabiają, mają dłużej żyją, także słuchajcie, to są... Serio? Wszystko, tak jest, dłużej żyją, więcej zarabiają. Także to jest dlaczego? No bo żona dla na przykład takiego chłopaka jak ja, który wiesz, no nie zna się na relacjach, nie zna się, nie jest empatyczny, zero, tak? To żona to jest po prostu podręcznik dla ciebie, wiesz, empatii, relacji, i po prostu, no wiesz, kompensuje gdzieś twoje braki, pokazuje ci pewne rzeczy, no to jest twój największy nauczyciel często, prawda? Więc bym powiedział, że o tym też obszarze bym nie zapominał. No i no dla mnie no to chyba nie powinien być odkrywczego, jeżeli chodzi o ten już, jesteśmy w analizie, jesteśmy tutaj w tematach, nie wiem, zarządczych i tak dalej, no to po prostu szkolenia, rozmowy, mentor, ja akurat właśnie też bardzo polecam, jeżeli macie taką osobę, na pewno macie osobę, która gdzieś jest waszym, już przeszła pewną ścieżkę, już przeszła pewną drogę, już popełniła te błędy, które wy możecie popełnić, no to właśnie ja mam takie no jedną osobę, z którą właśnie regularnie się spotykam, ale to bardziej właśnie w tematach takich życiowych sobie rozmawiamy po prostu, o międzyludzkich i tak dalej. No i na przykład właśnie teraz wspomniałem Marcina Kochanowskiego, nie wiem, czy mogę, chyba nie wiem, czy mentor to jeszcze jest za duże słowo, ale może w przyszłości tak. Czyli właśnie spotykamy się raz na dwa tygodnie, ewaluujemy sobie pracę, co możemy zrobić lepiej. To na przykład takie spotkanie z Marcinem, którego tu serdecznie pozdrawiam, dla mnie są ogromną wartością, gdzie zwraca ci uwagę nagle ta osoba, słuchaj, może mógłbyś to zrobić inaczej. No nie ma nic lepszego. No ale oprócz tego co? No szkolenia, książki, asystent trenera. No ja też jestem teraz na przykład na szkoleniu online, rzeczywiście spotykam się z Alanem Nixonem, trenerem UEFA Pro, który też kiedyś był na Football Conference. I zorganizowaliśmy teraz taki, czy jest zorganizowany taki cykl 6 spotkań właśnie z trenerem. Jest bardzo mała grupa osób, więc tak naprawdę jest bardzo dużo takiej interakcji, takich życiowych też rzeczy. Więc z tego online'u też czerpię. Rzeczywiście no, to jest tak, dobrodziejstwo, że... wiesz, to jest dobrodziejstwo i jeżeli w złych sytuacjach typu pandemia zawsze może znaleźć coś pozytywnego, to właśnie jednym z tych elementów na pewno jest to, bo my nie do końca byliśmy na to gotowi, nie myśleliśmy o tym. Tak. Ta sytuacja pandemiczna zmusiła nas niejako do tego, rozwinęliśmy się mocno w tym kierunku. Tak.
I rzeczywiście będziemy tak działać. Staramy się najczęściej przyjmować tą formę hybrydową. Ona jest dosyć trudna, bo część osób masz na sali, część online. To jest dosyć trudne dla prowadzącego, również dla nas, ale jest to możliwe. W międzyczasie... Mamy... Ja może jeszcze dokończę, bo przyszła mi do głowy rzecz najważniejsza, którą bym powiedział, pierwsza do rozwoju, no to przede wszystkim środowisko, w którym się obracamy. To jest po prostu... Rozmawialiśmy trochę przed tutaj, przed wejściem. Że czasami jest, jak przyjeżdżam nagle w jakieś inne miejsce, to porozmawiałem się o moim synu, którego wysłałem na treningi w jednym z klubów lokalnych i po prostu no, byłem w szoku, jak jest negatywne środowisko często, prawda? Znaczy nie wchodźmy w negatywne rzeczy, ale uważam, że środowisko, w którym się obracamy, czyli właśnie, że wokół nas są ludzie, którzy chcą się rozwijać, którzy mają pewne wartości zbliżone do nas, prawda? No to jest, uważam, po prostu... No klucz, który cię napędza, tak? Właśnie, że możemy teraz pogadać, zainspirować się, no to nie wiem, czy jest lepszy sposób do tego, żeby właśnie gdzieś mieć tą chęć dalej rozwijania się. Zdecydowanie potwierdzam i też przecież rozmawialiśmy o tych naszych wyjazdach. Taka ciekawostka, pewnie tego nie wiecie, ja powiedziałem to Łukaszowi dzisiaj. No sporo podróżujemy i teraz wróciliśmy niedawno z jednego miejsca, dosyć drogiego miejsca do przebywania, do życia to już tak, w ogóle. I po powrocie jeden z zaprzyjaźnionych dziennikarzy zadał mi takie pytanie, czy nam te wyjazdy się opłacają? W sensie, czy jadąc tam inwestując, później asystent trenera lepiej się sprzeda? Tak. No to stwierdzam zdecydowanie nie, to się nie opłaca i można by tam nie jechać, zrobić to online i tak dalej, ale słuchajcie, to nie chodzi o to, czy on się, jest to bardzo ważne, czy on się sprzeda, czy nie, bo jeżeli się sprzeda, to my mamy środki, żeby robić kolejne, bo... W przeciwieństwie do tego, co myśli, my nie jesteśmy przez nikogo finansowani. My tylko współpracujemy na przykład z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, dostajemy wynagrodzenie za robienie trenera, ale nie jesteśmy finansowani. To wszystko finansujemy sami i rzeczywiście dokładamy do tych wyjazdów. Ale słuchajcie, jaki to jest rozwój niesamowity, kiedy jedziesz w nowe środowisko, poznajesz nowych ludzi, tego ci nie zastąpi mailowe przeprowadzenie tej rozmowy, więc... To nie jest zawsze tak, że to musi mieć wymierną korzyść od razu. Oczywiście, no więc wracamy chyba do tego, że po prostu rób wszystko na 100% w tym miejscu, w którym jesteś, niekoniecznie oczekuj od razu tych profitów, no bo ja wierzę, że te profity mimo wszystko mogą przyjść z tego, jak mówisz, z wyjazdu, to poznajesz nowych ludzi. No ale to się one przyjdą, być może w dłuższej perspektywie, być może inne niż ty w tym momencie myślisz, a może to zaowocuje w zupełnie inny sposób, na przykład w taki, że później gdzieś zaprezentujesz to czasopismo i to ci otworzy zupełnie inną furtkę. Więc jeżeli będziemy robić... zdajemy sprawę. No dokładnie, więc po prostu znasz pytanie. Test Gallupa? Bo ja nie znam. W temacie typów osobowości i poznania siebie oraz innych ludzi bardzo polecam test Gallupa, ja od razu się tym zainteresuję. Rozwiń Bartosz, jakbyś mógł. Bardzo poprosimy o więcej podpowiedzi, ja na pewno się tym tematem zainteresuję, bo to jest ta nauka, którą czerpiemy. Super. Zresztą w jednej z zapowiedzi też napisaliśmy, że zapraszamy Was na te spotkania, bo wszyscy się tutaj wspólnie rozwijamy. I ja tutaj tylko powiem, że obstawiam, że to jesteśmy właśnie w temacie nie wiem, temperamentów, osobowości, czy w ogóle szeroko rozumianej psychologii. No i wiecie, my jako trenerzy, no nie, czy zarządzający w klubach, często nie jesteśmy w tym, nie wiem, nie mamy jakiegoś doświadczenia, wiedzy jakiejś akademickiej, prawda, jakiejś takiej usystematyzowanej, natomiast uważam, że jest to jest trudne. Z drugiej strony, no mega kluczowe, rozmawialiśmy o tym i teraz naszą rolą i naszą odpowiedzialnością, myślę, jest to, mimo, okej, nie mam, nie wiem, nie przeczytałem jeszcze multum książek, nie mam wykształcenia w tej dziedzinie, no ale moim obowiązkiem jest to, żeby zapoznać się z tym, wybrać jakieś najważniejsze rzeczy, umieć to zastosować w jakiejś oczywiście przeze mnie ograniczonej formie, czy właśnie mieć kogoś z kim, kto cię może skonfrontować w tym temacie, kto już ma to doświadczenie, prawda? Więc... No przepraszam, sami tych teorii może nie znamy wszystkich, ale no ważne, żebyśmy się też w tym rozwijali, prawda? Fajną rzecz poruszyłeś, czytanie książek. Zauważyłem coś takiego, nie chciałbym, żebyśmy to wszyscy źle odebrali, to nie jest absolutnie negowanie, ale zauważyłem coś takiego, że w pewnym momencie stały się takie wyścigi, ile ja książek w danym roku przeczytałem. Aha, super. I to są wyścigi, czytamy te książki, 57. książka w tym roku i tak dalej. Okej, super. Każde czytelnictwo bardzo pochwalam, bo to jest w tym momencie kluczowe, żebyśmy byli mądrzejsi, żebyśmy się rozwijali jako ludzie. Natomiast ostatnio słyszałem bardzo fajną opinię, to chyba właśnie bodajże od wspomnianego tutaj już dzisiaj Dawida Kroczka. Pozdrawiam bardzo serdecznie, fantastyczny gość, który brał udział niedawno w takim szkoleniu prowadzonym przez Raymonda Verheyena. I Raymond powiedział, że
to nie jest tak, że ty masz tych książek nie wiadomo ile przeczytać, tylko masz, wiadomo, to jest kluczowe, przeczytać je ze zrozumieniem, ale on ma pewne książki, które czyta co roku. Wow, super. Na przykład 11 pierścieni. Mhm. Wraca do tej książki co roku i co roku ma zupełnie super. Nowe super. Spojrzenie, zupełnie nowe rzeczy z tej książki wychwytuje i odnajduje rzeczy, których wcześniej nie przeczytał. I no. Zobacz, jakie to jest ciekawe, bo okej, fajnie, czytajmy te książki i tak dalej, ale być może niekoniecznie ścigajmy się we wszystkim, mm-hmm. bo niektórzy mają taką tendencję do wyścigów, cokolwiek by nie robili, to muszą być pierwsi. Wczoraj na ulicy takiego jednego pana spotkaliśmy też. To naprawdę nie do końca o to chodzi, żeby wiecznie wszędzie rywalizować, okay. bo być może to są jakieś kompleksy, mm-hmm. tylko róbmy to troszeczkę z głową. A zobacz, jaka kapitalna rzecz. Mi się to tak spodobało, więc ja wrócę na pewno do 11 pierścieni, mm-hmm. bo jedna z lepszych książek, jakie super. Przeczytałem. Mm-hmm. I zobaczę, czy tym razem zrobi ona na mnie na przykład tak inne wrażenie. No więc ja muszę wesprzeć to, bo sam mam taką, takie dwie, myślę, książki, do których wracam i to jest, ja uważam, że to jest świetne. Mam taką książkę, jedna z moich ulubionych, to jest 21 niezaprzeczalnych zasad przywództwa, John Maxwell. I ona polega na tym, że jest właśnie 21 praw przywództwa, które właśnie są z dziedziny no, bardzo szerokiej, no, takiej powiedzmy też psychologicznej i tak dalej. I każde z tych praw po prostu cię konfrontuje, tak, czy właśnie idziesz w tym kierunku, czy nie, bo nie jesteś w stanie tego wszystkiego zrobić, tak? Ale właśnie przykład, konfrontacja. No i teraz ja do tego, ja już któryś raz tą książkę i jestem teraz właśnie na etapie, po raz kolejny są i można nawet na YouTubie znaleźć, bo ta książka jest na, też w formie takiego audiobooka na YouTubie, więc ja do sobie o tym słucham po raz kolejny tą samą książkę i dla mnie to jest ogromna wartość, także polecam. A propos słuchania, jeżeli ktoś z was nie miał możliwości być z nami cały czas, ten odcinek oczywiście wyląduje na YouTubie, asystent trenera, ale również na Spotify. Można okay. sobie słuchać, na Spotify są te spotkania przy kawie. Trenerzy dużo podróżują, jeżeli ktoś nie ma możliwości, no bo pora jest jaka jest, tak? Wiadomo, że pewnie gdybyśmy się spotkali o 21, być może więcej osób miałoby możliwość skorzystać, ale formuła taka jest, że o 21 kawę ja już nie piję, w związku z czym pewnie więcej osób też nie. Mamy tutaj od Artura jeszcze wpis, dobrze Łukasz mówi, nawet na skrawku boiska, jeśli się chce, są chęci, ma się wizję swojego projektu, to można osiągnąć cel. Tak. Wspomnę jeszcze mojego mentora, czyli Marka Zuba, okay. kiedyś prowadził mnie we wspomnianym przez ciebie, tylko wtedy nie nazywał się MKS Piaseczno, tylko KS Piaseczno. Okay, tak. Były takie czasy, był naszym trenerem, to jest też ta ciekawostka, o której często mówimy, bo był trenerem moim, Grześka i między innymi Roberta Podolińskiego, razem w tej drużynie graliśmy. Okay. I kiedyś rzeczywiście było tak, że drużyna seniorów grająca wtedy w czwartej lidze, czyli teraz to jest trzecia liga, przyszła na trening, no i jedynie co mogliśmy zrobić, to na zakolu za bramką trenować. I uwierz mi, wiadomo, że to nie chodzi o to, że tak jak mówi często Marek Papszą, że ten trening nie ma się podobać, ale to był jeden z lepszych treningów, jaki miałem w życiu, gdzie jeszcze to zakole sami musieliśmy najpierw odśnieżyć nogami, czy tam jakoś w taki chałupniczy sposób, brzydko mówiąc. Więc no, to się potwierdza. Jak najbardziej. Ja pamiętam właśnie też trening w MKS-ie Piaseczno jeszcze, gdzie była, nie pamiętam, co to było, jakieś takie oberwanie chmury, no po prostu woda, nie wiem, czy kojarzysz właśnie pod szatniami w MKS-ie, masz takie troszeczkę zejście, no masz drogę po prostu, prawda, schodzisz, no i po prostu ta droga, po prostu było tyle wody na drodze, co dopiero na boisku i tak dalej. I to był też świetny, myślałem, że nikt nie przyjdzie na ten trening, a tu się okazało, chłopaki przyszli, no i cali mokrzy, ja też tam z nimi wróciliśmy, no, oczywiście to była głównie jakaś integracja, jakaś zabawa, to był jeszcze fajny czas. Będąc przy zalaniu, anegdota, ale naprawdę fajna. Nie wiem, czy sobie przypominasz, kiedyś, kilka lat temu, na Prima Aprilis wydaliśmy, no nie wydaliśmy, ale wyglądało jakbyśmy wydali, numer specjalny. Okej. No to był taki żart Prima Aprilisowy. Na okładce tego numeru specjalnego było zalane boisko właśnie w Piasecznie, bo był taki moment, kiedy tam wylała ta jeziorka, było zalane bramki do, wiesz, pół metra były w wodzie i to było na okładce. No i wrzuciliśmy tam najbardziej absurdalne zajawki, jakie mogliśmy w danym momencie wymyślić, czyli na przykład doskonalenie uderzenia piętą, nie wiem, nowy system 1, 2, 8 i tak dalej, i tak dalej. I dostaliśmy sporo zapytań, gdzie można kupić to wydanie specjalne. Ludzie byli zainteresowani. No i okej, super. Zaraz się chyba udał. Kochani, wybiła godzinka.
Czyli zbliżamy się do końca. To jest czas na jakieś ostatnie, jeżeli macie pytanie, jeżeli chcielibyście się coś dowiedzieć, to jest właśnie ten moment. Nam jak zwykle ten czas mija błyskawicznie, przynajmniej tak mówię o sobie. Tak mam jest. Nadzieję, że tak, miałeś tak samo. Kawa się skończyła, woda się skończyła. Kubeczek będzie poza anteną, więc reklamy super. Kubeczka niestety nie zrobię, ale jeżeli ktoś chciałby te kubeczki, to jeszcze tą ostatnią partię mamy. Zastanawiamy się, czy zrobić następne, ewentualnie jakie. Słuchajcie, z tych kubeczków naprawdę kawa świetnie smakuje, a analizy wychodzą najlepsze. Potwierdzam. No i jeżeli chodzi właśnie o analizę, o czym nie rozmawialiśmy dzisiaj, ale chciałem też wspomnieć o tym, bo myślę, że jest to coś nowego w ogóle w Polsce i mało kto z tego korzysta, a staram się dużo tutaj jako dział analizy w Legii wdrażać to, no to jest analiza statystyczna i analiza pod kątem też takim zarządczym, bo tu dużo mówiliśmy o takiej analizie właśnie bieżącej, czyli właśnie okay, jaki system, analiza przeciwnika i tak dalej, to są takie rzeczy, powiedzmy, ten obszar analizy bieżącej, natomiast analiza długookresowa, to uważam, że jest taki obszar mocno jeszcze nieodkryty, który my mocno działamy i też odkrywam bardzo dużą rolę tego, tak? Czyli właśnie okej, na przykład ja jako trener, jak mogę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mój zespół w ostatnim półroczu zrobił progres? Czy rozwinęliśmy się? Czy na przykład w tym obszarze, który jest ważny dla naszej akademii na przykład, czy robimy progres? Czy nasi zawodnicy rozwinęli się? No i teraz, czy na przykład, nie wiem, czy tego trenera zatrudnić, czy zwolnić, czy zostać jeszcze z nim i tak dalej, prawda? Więc gro tych decyzji, chciałem tylko jeszcze właśnie do analizy nawiązać pod tym kątem, takim zarządczym troszeczkę, gro decyzji my jako trenerzy, czy gdzieś właśnie kluby, no na jakiej podstawie podejmujemy? Na podstawie naszych emocji, naszego doświadczenia, oka i tak dalej, co jest oczywiście kluczowe, jakby, nie wiem, jak w Legii mamy topowych, uważam, specjalistów w dziedzinach poszczególnych, no to oczywiście jest to najważniejszy obszar, czyli ta wiedza, doświadczenie, obserwacja, rozmowa, ale czy jesteśmy w stanie podeprzeć się jakimiś też twardymi informacjami, prawda? Czy jesteśmy w stanie przeanalizować to też pod kątem właśnie chociażby suchych liczb, prawda? Czy one gdzieś tam, oczywiście to nie będzie to nigdy główny obszar do podejmowania decyzji, ale uważam bardzo istotny, czyli czy to na przykład w liczbach się potwierdza, co ja myślę, tak? A może gdzieś jest to jakiś moment, gdzie musimy się zatrzymać i o czymś porozmawiać. Masz na myśli coś takiego, że ty możesz mieć pewne odczucie, a nagle się okazuje, że liczby tego zupełnie nie potwierdzają. Na przykład, tak. No i pod kątem właśnie, okej, czy mamy zatrudnić tego trenera, czy zrobiliśmy progres, czy nasza akademia idzie w dobrą stronę, prawda? Więc jak możemy wykorzystać twarde dane, twarde informacje w tym obszarze. Więc my gdzieś tam się uczymy tego już od blisko 2 lat w Legii i uważam, że to idzie coraz mocniej w tym kierunku. No i też myślę, że tutaj może na szkoleniu będziemy mieli też okazję dużo o tym jeszcze porozmawiać. A to jest bardzo ciekawy aspekt i szczerze mówiąc cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo spotkanie nam tutaj by uciekło, a to tak. Się okazuje szalenie istotna tak. Rzecz. Zupełnie inny obszar niż ta analiza taka powiedzmy bieżąca, prawda? Więc taka analiza w życiu też się bardzo dobrze przyda, bo możesz sobie w liczbach sprawdzić, czy się rozwinąłeś, tak, czy się nie rozwinąłeś. Tak jest. No, w życiu może też, rzeczywiście. Słuchaj, takie troszeczkę odejście od tematu, ale nie do końca, bo prosił o 3 Okej, 3 ulubione książki z rozwojem. To dam jedną. Polecam. Skupmy się na jednym. 21 niezaprzeczalnych zasad przywództwa. Polecam, bo to nie tak bardzo popularna książka w Polsce. A bardzo polecam, bo to jest ta książka właśnie, do której wracam. I można ją na YouTubie odsłuchać. Wybierzmy może jedną. Musiałbym dłużej. Tak. Gdzie to jest, bo bardzo często, no, ja mówię ze swojego doświadczenia, zazwyczaj ma największy kontakt z trenerami mamy na konferencjach, kiedy w ciągu 2 miesięcy nasze stoisko odwiedza kilka albo kilkanaście tysięcy osób, bo naprawdę tak jest. I wiele rozmawiamy z trenerami i to jest to, o czym ty też mówiłeś na samym początku, że my staramy się słuchać naszych odbiorców i dopasowywać treści do tego, co potrzebują, więc my często rozmawiamy i często trenerzy właśnie troszkę się niepotrzebnie moim zdaniem zamykają na biografię trenerów i tak dalej, i tak dalej, a wiele osób i tutaj na przykład przy okazji muszę pozdrowić Mariusza Rumaka, który bardzo często mówi, że on szuka deficytu, gdzie ma się nauczyć i niekoniecznie w piłce tej wiedzy, super. Bo jest mnóstwo wiedzy i nawet nie w sporcie. Tak.
Więc wracając do tych książek, niekoniecznie jakby szukajmy tylko tych książek związanych stricte z futbolem, bo naprawdę można się z wielu rzeczy nauczyć. Chociaż jak przypomniałeś mi o tych biografiach, to może trochę w drugą stronę pójdę, że właśnie zachęciłbym mnie, jest taka książka Diego Simeone, Mecz po meczu. To też jest książka, którą już czytałem chyba, nie wiem czy całą przeczytałem jakby tak oddechy do dechy któryś raz, ale wracam do niej. Widzę, że teraz z wieloma rzeczami się nie zgadzam, kiedyś to mnie tak inspirowało na maksa, że okej, tak właśnie chcę być takim trenerem jak Diego Simeone, pamiętam, miałem taki moment, tak, to jest super, gdzieś tam pasjonowało, znaczy nie, żebyś... ale teraz widzę właśnie już, jak czytam to po raz któryś, okej, to mi się nie podoba, to się nie zgadzam i też do tego wracam, ale jest to bardzo ciekawa książka, więc nie wiem, czy top 3 bym powiedział, ale z tych biografii to jedna z książek, która mi została w pamięci. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie odradzam, absolutnie nie w tym rzecz, bardziej mi chodziło o to, żeby się nie zamykać. Tak, żeby też poszukiwać w innych obszarach. Zupełnie na koniec, bardzo ciekawa opinia, to jest też jeden z naszych autorów, ostatnie artykuły związane z mentalnością, zobacz. I to jest też takie pobudzające do działania, bo jesteśmy mistrzami w analizowaniu, a słabiej w działaniu. W pewnym sensie ja się z tym zgodzę, bo my ogólnie jako naród, ja uważam osobiście, mamy pewien problem z taką pracą konsekwentną. Czyli my często lubimy zrywy w danym momencie, coś się wydarzyło. Najprostszy przykład, najbliższy, no to jest niestety obecna sytuacja, tak? Czyli pomoc naszym sąsiadom, Ukraińcom, gdzie my ruszamy do działania, tylko u nas często później ta iskra tak błyśnie i gaśnie, a kiedy trzeba by już prowadzić takie działania długofalowe, konsekwentne, to już mamy z tym problem. Jak byś się odniósł do tego, co tutaj Maciek napisał? Ja akurat jestem typem działacza, więc akurat nie mam, myślę, problemu, żeby szybko zadziałać, wdrożyć. Bardziej bym miał problem z tym, co powiedziałeś, czyli właśnie z taką konsekwencją i spokojnie cały czas, okej, idziemy w pewnym kierunku, na przykład, nie wiem, w akademii, Legia, tak? To są Niemcy na przykład, moim zdaniem. I popracuj tak przez kilka lat i to jest właśnie, dosłownie wczoraj, a propos spotkań mentorskich, z Richardem rozmawialiśmy wczoraj, Grootschotenem, czyli dyrektorem akademii i właśnie zapytałem go też, Richard, gdzie uważasz, że ja mam pole do poprawy, co mogę zmienić i właśnie Richard zwrócił mi na dobrą rzecz uwagę, że ja jestem bardzo dobry w tym, żeby nowe rzeczy wymyślać, thinking out of the box, troszeczkę pomyśleć jakby z nowej perspektywy i tak dalej, wdrożyć coś, zadziałać, ale jest któreś spotkanie, że znowu jakaś nowa rzecz, znowu jakaś teraz aplikację będziemy wdrażać w Legii, tak? Znowu coś nowego przygotujemy, prawda? I rzeczywiście Richard mi zwrócił uwagę, że może ja jestem akurat taką osobą, która za dużo ciągle, no tak o trenerce też mówiliśmy w tej formie, tak? Że ja nagle coś usłyszałem, już chcę wdrożyć w trening. Już nagle zboczyłem ze ścieżki, którą byłem konsekwentny, a nagle już coś może ustawienie zmieniłem, bo teraz kurczę, jakie to super, tak jak ktoś pytał, ustawienie trójką, no to jest po prostu najlepszy 3-4-3, najlepszy system zdecydowanie teraz, jeżeli patrzymy na sam system. Więc ja już bym wdrożył to w mój zespół, ale może pracowaliśmy, trzeba dopracować to, co mamy do tej pory, prawda? Więc ja bym powiedział, że właśnie. Nie wiem, czy o to panu Maciejowi chodziło właśnie o te działanie, ale ja bym powiedział, że właśnie często w klubach piłkarskich, czy na przykładzie swoim mogę powiedzieć, że ta konsekwencja w tym działaniu, to byłby klucz, szczególnie w szkoleniu, no to musisz poczekać 5-10 lat, prawda, na to. Cierpliwości to my nie mamy, to jest widać po działaniach, jeśli chodzi o zatrudnianie i zwalnianie trenerów. Tak. A już jeśli chodzi o akademię, no to już w ogóle przecież efekty pracy to są po już tam latach. Ostatni przykład to debata w Kanal Plus, co prowadził Filip Surma z Rafałem Dębińskim o młodzieżowcu, że tam wielu gości się wypowiadało, no że no bo teraz nie wiem czy na tym spotkaniu, bo było to spotkanie 23, ja nie przypominam sobie, żebym gdzieś przeczytał, jaka zapadła decyzja, no bo tamten młodzieżowiec miał być... Chyba miał już wejść ten młodzieżowiec, tak? Finalnie, że wchodzi to z tego no, co... No właśnie. A inaczej, że jest utrzymane to, co było. A że utrzymane, tak? No właśnie, bo wiele osób się wypowiadało, że 3 lata to jest zbyt krótki okres, żeby ocenić wprowadzenie takiego przepisu. Ja mówię to właśnie w konsekwencji działania, że my troszkę za szybko byśmy chcieli efekty. No nie mieliśmy przez wiele lat przez wiele lat, by 20-30 lat opóźnieni w stosunku do reszty piłkarskiego świata, jeśli chodzi o warunki do treningów, budowanie akademii, więc teraz nie oczekujmy, że po 2-3 latach będziemy mieli już efekty, to jest ta cierpliwość. Od jakich trenerów czerpiesz inspirację? Wow, świetne pytanie, dziękuję za nie. I tutaj out of the box, bo to każdy powie Guardiola, Klopp, Diego Simeone i tak dalej, a ja powiem tak. Piotr Urban, koordynator w Akademii, Richard Grootschotten, też były trener, obecnie dyrektor Akademii, czerpie naprawdę od trenerów, którzy są w naszym środowisku, chociażby w Legii,
Bardzo dużo zaczerpnąłem, mam nadzieję, że to nie będzie jako tutaj reklama, ale od dyrektora Śledzia, u którego przez 6 tygodni spędziłem czas w Rakowie Częstochowa. Świetny czas, zupełnie inne podejście niż na przykład inni trenerzy, których czerpałem. Łukasz Tomczyk tutaj wspomniany, dla mnie to była świetna osoba. Dawid Szwarga, który też obecnie jest w Akademii Rakowa. To są osoby, o których naprawdę ja bardzo dużo czerpałem. Gdzieś zupełnie inne podejście od, jakbym powiedział, z każda z tych osób, naprawdę inne podejście do piłki, ale od tych osób czerpałem bardzo dużo, więc zachęcałbym też do właśnie szukania tutaj na naszym poletku, bo tutaj naprawdę jest wiele osób, które na przykład mnie, te osoby, które wspomniałem, kurczę, na pewno kogoś pominę teraz, to jest najgorsze, bo jak powiem Diego Simeone i Pep, to się nikt nie pominięta, jak tu powiem o kimś, kto tutaj jest z naszego podwórka, to no wiesz, to na pewno pominąłem kogoś, także już z góry to przepraszam. To jest też tak trudno, bo nie przygotowujesz się do tego, byś sobie usiadł, pewnie byś sobie wynotował, więc myślę, że nikt się nie obrazi. No, czasem no tak. Jest tak, że wyjdziesz stąd, drzwi się zamkną, kurczę, przecież powinienem powiedzieć i to w ogóle zacząć od jakiejś tam osoby, więc myślę, że nikt się nie obrazi. Słuchajcie, zbliżamy się do końca spotkania. Uważam, że jestem nieobiektywny. Uważam, że to był naprawdę bardzo dobry czas. Kurczę, ja przychodzę mi poszczególne osoby, których nie wymieniłem. Muszę powiedzieć, ten Stępiński, przecież z tym teraz pracuję. No zupełnie teraz podejście, no zupełnie inne, na poziomie już międzynarodowym. No to zupełnie już inna bajka, tak? Więc też ogrom inspiracji. Jasne. Bardzo fajna dynamika spotkania. Myślę, że udało nam się ciekawe rzeczy poruszyć. Za to tobie bardzo dziękuję. Dziękuję, Marcin, również. Mam nadzieję, że z częścią z was spotkamy się już 13 czerwca. Na dole paseczek się przewija. Mamy jeszcze miejsca. Mamy 25 miejsc, nie chcemy więcej, bo to ma być grupa do pracy. Warunki lokalowe też mamy takie, że to będzie optymalna grupa. Pytania często padają, czy będzie można później to obejrzeć. Planujemy coś takiego. Nie jesteśmy w 100% w stanie teraz to potwierdzić, ale rzeczywiście planujemy, żeby to nagrać w takiej jakości, żeby te osoby, które nie mogą w tym terminie przyjechać do Warszawy, a bardzo chciałyby wziąć udział, wiadomo, że wtedy już w bierny sposób, żeby też mogły wziąć. Więc szukajcie informacji, będziemy informować, jak nam się uda to dobrej jakości nagrać, to udostępnimy. Łukasz Pachelski, bardzo dziękujemy za to spotkanie przy kawie. Zachęcamy do zerknięcia właśnie na YouTube, na nasz kanał, bo tych spotkań przy kawie tam już jest prawie 40. Polecam, jak ktoś szuka możliwości do szkolenia w aucie, codziennie jedziesz do pracy, odpal sobie spotkanie przy kawie, jest już ich, nie wiem, z 50, Marcin? 40 prawie. 40. Tak. Materiał po prostu szkoleniowy za darmo. Za darmo. No 100 właśnie. Godzin wiedzy, prawda? Czy można prosić o wpisanie tutaj tytułu książki, bo coś mi przerywa i nie dosłyszałem. Panie Szymonie, napiszemy, jak skończymy rozmawiać, bo nie mamy teraz takiej możliwości. Napiszemy w komentarzu pod tą rozmową tytuł 21. Niezaprzeczalnych zasad przywództwa i mówiliśmy jeszcze mecz po meczu. Diego Simeone. Piszemy to, ok? Albo okay. Ciebie poproszę, żebyś w komentarzu pod tą rozmową napisał, albo zaraz jak skończymy rozmawiać, to napiszemy, żeby było. Serdecznie Was pozdrawiamy. Tutaj jeszcze coś nam skoczyło. Jeszcze ostatnim rzutem na taśmę. Lećmy. Jaki masz punkt odniesienia, aby sprawdzić, czy dany zawodnik się rozwija przy danym trenerze? No fajne pytanie, dlatego dobrze, że dziękujemy, panie Krzysztofie. Super pytanko. No właśnie, więc no, powiem tak, to jest troszeczkę praca nad tym, nie jest to tak super przez nas doszlifowane już, myślę, że dużo już potrafimy o tym powiedzieć, no ale przede wszystkim powiedziałbym, że zacząłbym od bazy wideo, czyli czy jesteśmy w stanie przygotować gdzieś długookresowo taką bazę, gdzie okej, mamy tych zawodników, na przykład nie, teraz Igor Strzałek, jest to zawodnik, który debiutował teraz w Ekstraklasie na poziomie Legii 1, prawda? I teraz czy jesteśmy w stanie prześledzić jego historię, ostatni chociażby rok, dwa, jak on się rozwijał? Czy jesteśmy w stanie do tego wrócić? Więc od takiej bazy wideo bym pod kątem akademii, to w ogóle to byłby dla mnie punkt wyjścia, prawda? Żeby móc do tego wrócić, no bo jeżeli teraz my bazujemy teraz tylko na rozmowie, okej, jak on wyglądał, on przyszedł w kategorii U14, Igor Strzałek, no świetny przykład, tak? Człowiek przychodzi do kategorii U14, teraz debiutuje po 6 latach czy 5, nie, przesadzam, po 4 czy 5 latach debiutuje w pierwszym zespole. Teraz w jaki sposób my możemy teraz prześledzić jego losy, co było kluczowe w tym jego rozwoju? Dlatego tu uważam, że zacząłbym przede wszystkim od monitoringu, czyli czy jesteśmy w stanie teraz wrócić do wszystkich jego, nie wiem, podań do strefy zagrożenia w tym roku, podań do strefy zagrożenia w tamtym roku, jaka to była zmiana.
czy jesteśmy w stanie wrócić do ocen trenerów, nad czym oni pracowali, gdzie widzieliśmy jego mocne strony. Więc to bym powiedział, że jest taki punkt wyjścia, z którego potem możemy dalej wyciągać jakieś wnioski, ale jeżeli tego nie mamy, jeżeli nie mamy tego fundamentu w postaci wideo, w postaci statystyk, no to wtedy będziemy tylko rozmawiać o swoich odczuciach i okej, jak to było, nad czym pracowaliśmy, może do konspektów jakieś wrócimy, co tam było, ale to praktycznie nierealne. No tak, czyli wracasz do tej części analizy, o której pod koniec powiedziałeś, czyli tej statystycznej, kiedy możesz się podeprzeć twardymi danymi albo obrazem, który tak nie jest, kłamie. Czyli statystycznie, ilościowo i jakościowo, ale pod kątem długofalowym. Jasne. Temat zakończony. Okej, niech będzie. Teraz już naprawdę ostatnie podziękowania. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Serdecznie was pozdrawiamy. Z częścią osób widzimy się 13 czerwca na żywo już, nie przez internet. No i wszystkiego dobrego wam życzymy. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Do następnego spotkania przy kawie. Pozdrawiamy was serdecznie.